Cześć wam, witajcie w kolejnym Kwagransie. Dzisiaj będziemy grać w Sunless Sea, czyli grę, której recenzję mieliście okazję przeczytać niedawno. I od razu muszę was ostrzec przed tym, że będzie to najprawdopodobniej jeden z najnudniejszych Kwagransów, jaki kiedykolwiek ukazał się na naszej stronie, ponieważ no, ta gra nie ma zbytnio potencjału do tego, żeby pokazywać ją w taki sposób. No, żeby wsiąknąć w klimat tej gry, trzeba spędzić przy niej co najmniej kilka kwadransów i mówię tutaj o liczbie od 6 w górę, żeby w ogóle zrozumieć, na czym to polega. No ale cóż, szef kazał, to robię, tak? Więc zapraszam was. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie, a jak się zanudzicie, to was bardzo za to przepraszam. Postaram się zrobić coś szalonego w każdym razie, chociaż w tej grze to będzie relatywnie trudne. To co robię teraz, to próbuję wydać swoje pieniądze, ale za bardzo nie mam na co. Gra na pierwszy rzut oka jest paragrafówką, czyli grą, w którą klikamy w jakieś teksty, żeby coś zrobić, ale już sobie to darujemy i popłyniemy sobie w jedno pewne miejsce, w którym można zarobić. I tak, teraz będziemy po prostu płynąć. Jeżeli oczekujecie wartkiej akcji, jeżeli oczekujecie tego, że tam się będzie działo naprawdę bardzo dużo, to zmieńcie kanał, bo nie będzie się działo. Twórcy mieli taki pomysł na grę, żeby zdać nam trochę czasu na to, żeby wyjść z psem w trakcie gry albo przygotować sobie obiad. I to bynajmniej nie jest jakaś wielka wada, ponieważ są ludzie, którzy lubią sobie odpocząć, grając w gry i na przykład włączyć sobie taką grę wieczorkiem i się przy niej zrelaksować. No cóż, ale są też osoby, które lubią Call of Duty i one raczej w tej grze niczego nie znajdą ciekawego. Zjemy sobie za chwilę obiad z jedną z trzech sióstr. Możemy nawet wybrać z którą, słuchajcie. I obiad właśnie wygląda w ten sposób. Także już się najedliśmy, już pogadaliśmy sobie. Bardzo miło było, co zresztą widzieliście. Siostra też niczego sobie, urodziwa dziewczyna. Gadatliwa. A my płyniemy po rzeczy do handlu. I będziemy sobie tak płynąć. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, ta gra naprawdę jest fajna. Tylko, że tak jak wspomniałem, trzeba jej dać naprawdę trochę czasu. Ponieważ sami widzicie, jest to dosyć niemrawa produkcja, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jest tu dużo czytania, tak jak wspomniałem w recenzji, 60% gry to jest czytanie, 30% to jest pływanie, a 10% to jest robienie czegokolwiek innego, czyli na przykład walczenie z przeciwnikami, kiedy coś naprawdę się dzieje. No, o wilku mowa, są i przeciwnicy, tym razem to chmara nietoperzy, z którymi nie powinniśmy mieć większego problemu. No, aczkolwiek udało im się nas zaatakować, to jednak nic. Wygraliśmy! No, kto by się spodziewał? I tu możemy pozbierać fragmenty nietoperzy albo je zostawić. Jeżeli je pozbieramy, to nasza załoga poziom terroru wśród naszej załogi nieco wzrośnie, ale będziemy mieli trochę pożywienia. Ponieważ, no, jak wszyscy wiedzą, fragmenty nietoperzy są bardzo pożywnym pożywieniem. Jakkolwiek by to nie brzmiało. To tutaj, jeżeli mamy trochę czasu, to ja wytłumaczę w ogóle, co widzimy na ekranie. W lewym górnym rogu mamy poziom naszego statku. Tam widać, jak bardzo oberwaliśmy już. Mamy ilość paliwa, ilość jedzenia i poziom terroru. To są te trzy paski. I prędkość naszego statku wyrażona w wartościach od minus 2 do plus 2. W prawym górnym rogu widzimy zaś naszą załogę, a pod nią, muszę zobaczyć, czy dobrze płynę, a pod nią mamy kilka wskaźników pokazujących poziom naszych statystyk. Są statystyki naszego statku tak naprawdę, bo tutaj wszystko jest naszym statkiem.
No ale ma na to wpływ załoga, którą tam widzicie. Na dole mamy panel sterowania w tym wszystkim, czyli możemy sobie zapauzować grę, włączyć dziennik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po lewej te wszystkie małe literki, które tam widzicie, to jest wydarzenia, które się dzieją cały czas. A my sobie płyniemy. Płyniemy sobie. O! Kolejny przeciwnik. Może trochę bardziej wymagający. Ale no tutaj walka jest relatywnie zręcznościowa. To znaczy wystarczy trzymać się na ogonie przeciwnika, żeby on nam nic nie zrobił, a my byśmy mogli go bezkarnie... Coś się pojawiło. Takie losowe elementy się zdarzają, gdzie trzeba podjąć jakąś tam decyzję. Ale jak wspomniałem o walce, no wystarczy trzymać się na ogonie przeciwnika, żeby on nam nic nie zrobił. Co nie za bardzo mi wychodzi, ale... Ale się udało. Emocjonujące. Nie ma co. Mam nadzieję, że wy też teraz siedzicie, po prostu zagryzacie paznokcie, trzymacie za mnie kciuki i tak dalej, i tak dalej. I zyskałem jedną morską historię, którą będę mógł przehandlować gdzieś, opowiedzieć w porcie w zamian za jakieś informacje albo cokolwiek innego. Dopływamy już do naszego portu, w którym chcieliśmy się znaleźć i z którego chcemy pobrać cenne rzeczy. Płacimy za te jakieś figurki 200 tutejszej waluty, którym są echa. A w Londynie sprzedajemy je za 500, co daje nam, odejmując koszt jakichś tam paliwa i tak dalej, daje nam około 200 echo za każdy taki kurs. Tutaj wam przy okazji pokażę ten system oficerów. Mam nadzieję, że zwróciliście na niego uwagę. A, kij tam, dobra. Płynę w drugą stronę. Skoro mieliśmy robić coś szalonego, to będziemy robić. Popłyniemy w drugą stronę. Jeżeli jeszcze się nie wynudziliście, to na pewno wynudzicie się właśnie teraz. Bo jeżeli dobrze pójdzie, to trafimy na jakąś wyspę, a jeżeli nie pójdzie dobrze, to tak naprawdę nie trafimy na nic. Nie zwracajcie uwagi na tę wyspę na dole, bo tam już byłem. My płyniemy jeszcze dalej, 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 dalej. O ile wcześniej nie zaatakuje nas jakiś morski potwór, nie zginiemy. Co w sumie też byłoby ciekawe, więc... No ale zaraz dopłyniemy do obszaru, na którym jeszcze w tej rozgrywce mnie nie było. Oho. Jakiś potwór dotknięty albinizmem. Nie wiem, czy albinizm nie jest jakąś tam jednostką chorobową i czy atakowanie takiego potwora nie jest znęcaniem się nad chorymi. No ale cóż, no skoro tak już jest, no to pora złowić tę rybkę. I tutaj ten sam system, czyli staramy się zajść ją jakoś od tyłu. Oczywiście nie zawsze się to udaje, nie przy wszystkich przeciwnikach, ale przy większości nie ma z tym większego problemu, wystarczy trochę pokombinować, żeby się udało. Także jeżeli będziecie trzymać kciuki, to wszystko powinno być dobrze, bo na razie idzie dobrze. A już słyszę wasze głosy, słyszę jak kibicujecie przed ekranami. Emocje. No i wybaczcie mi, że przedstawiam grę trochę w ten sposób. No ona nie zasługuje na to, aby traktować ją właśnie od strony
takiej zręcznościowej, ponieważ cały klimat tej gry budowany jest jednak przez fabułę, przez to, jak jest napisana. No ale nie będę wam czytał, chyba że, nie wiem, byście chcieli, żebyśmy jakąś serię zaczęli robić kwagransów na dobranoc, wtedy chętnie wam coś poczytam. No ale do tego czasu musicie się zadowolić jednak fragmentami rozgrywki, gdzie naprawdę widać jakąś rozgrywkę, a nie tylko literki w takiej czcionce jeszcze niewielkiej, że to wołało pomstę do nieba. Jedzenie mam, to mogę to wywalić. Dziękuję bardzo. Płyniemy dalej. I zaczynamy kolejny porywający fragment tej rozgrywki. Tutaj można wypuścić sobie takiego nietoperza, który jest niczym gołąbek z Arki Noego i mówi nam o tym, czy w zasięgu jest jakaś wyspa, jakiś ląd. Żebyśmy wiedzieli mniej więcej, gdzie płynąć, jeżeli chcemy dopłynąć gdziekolwiek. W tym wypadku na wschód. Mam nadzieję, że nie spotkamy tam Władimira, który zażąda nam od nas naszego statku, bo stwierdzi, że część naszej załogi to jego pobratymcy. Niedorobieni piraci. Tak przynajmniej wydaje mi się, że to powinno być tłumaczone. No cóż, zobaczymy. W każdym razie, no naprawdę trzeba być trochę niedorobionym, niedokończonym, żeby pływać łodzią wiosłową po tych wodach. Aczkolwiek z drugiej strony chyba oszczędzają na paliwie. Z jednej strony, no cóż, kryzys był, z drugiej strony jednak paliwo coraz tańsze i tutaj w trakcie walki znowu przerywają nam jakieś losowe wydarzenia, jakby się nie mogły wylosować nieco wcześniej. No jak widzicie, nawet jeżeli statek wroga jest o wiele wytrzymalszy od naszego, no to stosując technikę trzymania się za nim można wygrać. Jeżeli mamy odpowiednio dużo dozę cierpliwości, to w ten sposób wygramy z każdym pojedynczym przeciwnikiem, bo z dwoma i trzema to nie ma sensu, gdyż no nie da się trzymać na dwóch ogonach jednocześnie. Przez co no, walki stają się bardzo proste i nie stanowią wielkiego wyzwania, w razie czego i tak można uciec zawsze. No ale podobno prawdziwy mężczyzna nie ucieka. Chyba że sprzed ołtarza. Ale co ja tam wiem? No jeszcze przegram. Nie, nie przegram. Także przez to, że zaszalałem dla was i odpłynąłem od mojego głównego zadania, którym było przewożenie tych statuetek, żeby zarabiać hajs, w tym momencie zostały mi dwie beczułki paliwa i nie dopłynę raczej nigdzie, jeżeli nie uzupełnię sobie zapasów. Także módlcie się, żeby w tym porcie można było kupić paliwo, bo jak nie, to znajdę was i wypatroszę, że spędziłem wiele, wiele godzin na tworzeniu tej postaci, a teraz przez to, że musiałem nagrać dla was ten materiał, stracę wszystko. Uwierzcie mi, nie chcecie tego. Dobra, czytamy, czytamy, wy już na pewno przeczytaliście. Ja też przeczytałem. Przecież nie klikałbym w byle co niepotrzebnie. Tak naprawdę udaję, że znam angielski. Aha, aha. Czyli nie kupię. No naprawdę bardzo śmieszne, no tulam się ze śmiechu. No nic, poszukam jakiegoś innego portu może, w pobliżu.
i jakiś tam jest. Macie kolejną szansę, żeby przeżyć, naprawdę. Jeżeli tam tego nie będzie, to współczuję wam. Na waszym miejscu już bym się chował. O, można komuś wręczyć podarunek. Może nam odwdzięczy się beczułką paliwa. Nie odwdzięczył się. Ale może chociaż w sklepie coś znajdę. Nie znajdę. No dobra, pozostaje się więc z wami pożegnać, bo to będzie już mój ostatni rejs. Ahoj.